Cześć, Adełkowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dzisiaj zapraszam Was na trochę inną recenzję, takiego oto sprzętu, takiego, jak tu napisano, phone for everyone. Może nie for everyone, ale na pewno dla całkiem sporej, wbrew pozorom, rzeszy klientów. Ten oto Maxcom o niezbyt dźwięcznej nazwie MK241 jest przeznaczony dla ludzi, którzy tak naprawdę w tej chwili są właściwie skazani na smartfony, chociaż wcale tego nie chcą, bo tak naprawdę nie potrzebują smartfonów, nie potrzebują pięknych, szklanych, tłukących się kafelków z mnóstwem bajerów, bo tak naprawdę ich główną potrzebą jest komunikowanie się, dzwonienie, smsowanie. No ale życie czasem zmusza ich do tego, żeby jednak skorzystali z e-maila. Najczęściej dzieje się to po prostu służbowo, w pracy muszą mieć dostęp do maila. No i fundują sobie te różne smartfony i okazuje się, że muszą mieć też czasem dostęp do map i z tego samego powodu kupują smartfony, tudzież po prostu muszą mieć dostęp do internetu, bo logują się na jakąś tam konkretną stronę w robocie, gdzie coś tam muszą odhaczyć, zrobić i tak dalej i też potrzebują smartfonu. No niekoniecznie smartfonu, bo mogą mieć wciąż swój ulubiony telefon z ulubionymi, ukochanymi guziczkami. Tyle, że nie taki zwykły telefon, a taki jak właśnie Maxcom MK241. Słuchajcie, on ma LTE, on ma Wi-Fi, on ma Bluetooth, on ma wreszcie system operacyjny. Co prawda nie Android, ale bliski związek z Google, bo jest to system KaiOS. To jest taka platforma systemowa przystosowana właśnie do tego rodzaju telefonów. Dość prosta, pracująca właśnie na takim małym ekraniku, dająca się obsługiwać za pośrednictwem klawiaturki, od po prostu system do feature phone'ów bardziej niż do smartfonów, ale z funkcjami smart. Więc może tak niekonwencjonalnie zaczniemy od systemu. Wiecie już co to jest, to teraz popatrzcie jak wygląda. Prosty pulpit z przewijaną listą najważniejszych, najczęściej używanych zdaniem twórców systemu aplikacji, bo tego układu niestety zmienić nie możemy. No ale mamy coś jakby zasobnik aplikacji. Teraz to się nazywa zasobnikiem, kiedyś to się nazywało po prostu menu. No i tu w formie takiej oto karuzeli lub w formie siatki możemy mieć ikony poszczególnych aplikacji i tu już układ ikon możemy sobie pozmieniać. No tak jak w systemie. I jak widzicie, mamy tutaj całkiem spory zasób tych różnych apek. O, jest Twitter, jak widzicie, jest Bunio, są mapy Google, jest YouTube, czyli w zasadzie wszystko, co człowiek do życia potrzebuje. No, nawet WhatsApp jest. Nie ma niestety facebookanego Messengera, jeszcze nie ma. Ale przez Facebooka też się można komunikować bezpośrednio z poziomu aplikacji. Jest dyktafon, jest radyjko, no w zasadzie jest wszystko to, co telefon mieć powinien, no ale to nadal nie jest smartfon, chociaż ma sklep z aplikacjami. Bardzo skromny, tam dużego wyboru apek nie ma, wygląda to tak, jakby to dopiero się rozwijało i powoli, powoli rosło. Moim zdaniem nic ciekawego tam na razie nie znajdziecie, ale tak naprawdę to nie jest telefon dla ludzi, którzy instalują mnóstwo aplikacji. Bo ci, którzy mają te smartfony, ja często widuję takich ludzi, oni mają ten pakiet aplikacji, który dostali wraz ze smartfonem plus jedną, dwie, do której zostali sytuacją zmuszeni, by korzystać, a reszta w zasadzie dla nich nie istnieje. No i tacy ludzie też dostaną taki smartfon, mają ten podstawowy pakiet i raczej nie sądzę, żeby coś doinstalowywali. Nawigacja po tym interfejsie jest bardzo prosta, no bo mamy czterokierunkowy klawisz joysticka z aktywnym polem po środku, dwa klawisze gorące, słuchawkę czerwoną do negacji. Normalna sprawa. Ci, którzy kiedykolwiek korzystali z feature to tu się bez problemu odnajdą. Sam system jest dosyć prosty. Można nawet powiedzieć, że intuicyjny. Ja tutaj nie miałem dużego problemu z przestawieniem się na tą filozofię użytkowania, ale dam ten telefon na próbie osobie, która na co dzień korzysta z takiej prościusieńkiej, niczego nie mającej nogi. Też dała radę, nie było to dla niej szokiem, nie było to, nie wymagało jakiegoś nie wiadomo jak długiego przyzwyczajenia. Człowiek bezpośrednio przesiadł się z telefonu na telefon, korzystał z niego i dał radę, także myślę, że to jest najlepszym wyznacznikiem intuicyjności tego interfejsu. A, nie powiedziałem Wam jeszcze jednego interfejsie, to jest asystent Google. Niestety w wersji na iOS jeszcze nie gada po polsku, ale kto wie, no słuchajcie, asystent w takim telefonie, niezłe jaja, nie? Pewnie jesteście ciekawi, jak ten cały system działa na takim prostym telefonie. Słuchajcie, działa całkiem nieźle, bo ten prosty telefon ma dwurdzeniowego Snapdragona i pół giga RAMu.
Jeszcze do niedawna, pamiętajcie, taką specyfikację miały najtańsze smartfony, które pewnie jeszcze gdzieś tam na supermarketowych półkach zalegają i już pewnie tam zostaną na zawsze. Więc przy takich możliwościach, mało wymagającym systemie, mało wymagającej grafice, to chodzi całkiem sprawnie. Pamiętajcie jednak, że to nie będzie demon prędkości, to nie jest smartfon, to nie jest smartfon topowy, to nie jest nawet średniak. To jest taki odpowiednik tych najtańszych, najbardziej budżetowych smartfonów, które generalnie do niczego się nie nadają. I jeżeli macie kupić taki smartfon za 300 zł, który ma gigabajt RAMu, jakiś tam może budżetowy, dychawiczny procesor, a tak naprawdę smartfona nie potrzebujecie, to chyba będzie lepszy wybór, bo to będzie chodziło mniej więcej tak samo szybko, ale będzie prostsze i przede wszystkim będzie chodziło stabilnie, bo ten telefon się nie tnie, ten telefon się nie przywiesza, on po prostu generalnie robi swoje, tylko że robi to niezbyt szybko. Jeżeli się przesiedliście z flagowca, tak jak ja, no to ten dyskomfort poczujecie. Ale jeżeli wcześniej używaliście feature phone'a, to w zasadzie nic się dla Was nie zmieni, bo to jest mniej więcej podobne tempo działania, podobne tempo pracy. A jeżeli się przesiadacie z podłego, marnego, budżetowego smartfona, to nawet pewnie powiecie, że ten telefon jest całkiem szybki. Czyli w sumie mamy prawie że smartfona. I tak naprawdę jakichś większych zastrzeżeń do tej platformy systemowej, do tego jak ten telefon działa, nie mam. Generalnie jedyne co mnie tak naprawdę irytowało, to, że ciężko wprowadzać tekst, bo szczerze mówiąc ja już się od tego odzwyczaiłem, chociaż kiedyś się pisało nawet bezwzrokowo i dawaliśmy radę, teraz już. No gorzej, lata nie te. Ten ekranik też taki trochę za mały, żeby komfortowo przeglądać strony internetowe, zwłaszcza, że nie wszystkie wyświetlają się poprawnie, ale przeważnie jest ok. To jedynym, co mnie osobiście doprowadzało czasem do szewskiej pasji w tym telefonie, to, jak długo GPS ustala naszą pozycję, bo zdążyłem ruszyć, już kawałek czasu jechałem, a on dopiero oznajmił mi, że znalazł pozycję. No i tutaj to jest chyba takie miejsce, gdzie ta smartfonowość tego Maxcoma no jest nie do końca taka pełna. I tak naprawdę od smartfona różni go sposób interakcji z systemem, różni go to, że żeby cokolwiek napisać, to musimy się naklikać na klawiaturze, no i różni go ekran, który nadzwyczajny nie jest. No więc może wróćmy teraz do omówienia reszty tego smartfonu-telefonu, tego prawie smartfonu i zacznijmy właśnie od wyświetlacza. Wyświetlacz w sumie, jak na rozmiary urządzenia, to jest całkiem spory. I jak na klasę tego sprzętu, na jego wagę, rozmiary i tak dalej, cenę, to ten ekran w zasadzie ma rozmiar wystarczający. Rozdzielczość w sumie też można powiedzieć, że jest zadowalająca przy tej przekornej, przy sposobie, w jaki z takiego telefonu się korzysta, również to wystarczy. Jedyne, na co ja bym narzekał, to dość skromna paleta barw, bo tutaj niestety nie ma milionowych kolorów, tu jest 256 tysięcy i to niestety widać, szczególnie kiedy oglądacie strony internetowe, czy zdjęcia, czy filmiki na YouTubie. Trochę to kuje w oczy, te barwy są takie sprane, takie no nijakie takie, no i kąty czytelności tego wyświetlacza też rewelacyjne nie są, więc ten ekran taki, nazwałbym go co najwyżej wystarczający. Na pocieszenie z kolei mamy na przeciwległym biegunie bardzo fajną, bardzo wygodną, bardzo dobrze działającą klawiaturę o dobrych oznaczeniach i równomiernym, ładnym podświetleniu. No i taki mały minusik za to, że wraz ze zmianą podświetlenia ekranu nie zmienia się podświetlenie klawiatury. Ona stale świeci jednakowo jasno. Nawet jak sobie ekran przyciemnimy, to klawiaturka i tak daje nam w oczy. A jak oceniam trwałość obudowy? Zapowiada się nieźle, bo to jest plastik barwiony w masie, więc zarysowań na nim widać nie będzie. Obudowa jest matowa, więc tym bardziej te rysy nie będą się rzucały w oczy. Telefon dobrze leży w ręku, nie ucieka z ręki, bo jest matowy. Jedyne, co może budzić moje obawy, jeżeli chodzi o trwałość, to szybka wyświetlacza, która jest dość mało odporna na zarysowania, ale z drugiej strony nie da się jej potłuc bez użycia młotka. No i klawiatura, powiem szczerze, nie wiem jak będzie wyglądała po rocznym, dwuletnim użytkowaniu. Możliwe, że się powyciera, ale podkreślam, możliwe, bo tego nie mam jak sprawdzić. Musiałbym ten telefon komuś dać i wrócić do niego za 2-3 lata. A pamiętajmy, że takich prostych telefonów do dzwonienia używa się zazwyczaj dłużej niż smartfonów, bo generalnie takie urządzenia wybierają użytkownicy, którzy nie przepadają za zmianami i za nowoczesnymi technologiami. Jeśli natomiast chodzi o jakość wykonania, temu telefonikowi naprawdę nie mogę niczego zarzucić. Wygląda jak wygląda, no klasycznie wygląda, tutaj żadnych, tu nie ma miejsca na żadne fajerwerki, na żadne udziwnienia, prosta forma, ale nie brzydki.
ładnie zmontowany. Te materiały są dosyć porządne. Co najważniejsze, pomimo tego, że klapka obudowy jest zdejmowana i można tu wyjąć baterię, słuchajcie, hura, no to to nie trzeszczy, słychać tylko klawiaturkę. Raczej żadne dźwięki się z niego nie wydobędą. A skoro już powiedziałem o tym, że klapkę i baterię można zdemontować, to pod baterią, pod akumulatorkiem znajdziemy slot na kartę nanoSIM i kartę microSD o pojemności do 32 GB. I ta karta może się przydać, jeżeli chcemy w telefonie trzymać jakąś muzykę, jakieś zdjęcia. To może się przydać, bo samej pamięci ten telefon ma 4 giga, z czego dla nas jest jakieś 2,5 giga dostępne. Czyli na aplikacje wystarczy, na kontakty i tak dalej wystarczy, ale na multimedia to już tak niekoniecznie. A, i skoro mowa o multimediach, to słuchajcie, ten telefon ma aparaty fotograficzne. Dwa. Zły i gorszy. Ten pierwszy ma 2 megapiksele, ten drugi w przedni VGA. Zdjęcia jakieś tam robią. Coś tam na nich widać, no ale na pewno nie bierzcie tego telefonu jako aparat fotograficzny na wakacje, bo będzie lipa. Natomiast jeżeli trzeba szefowi, nie wiem, wysłać raport z odcinka pomalowanej ściany, wykopanego rowu czy czegoś takiego, zdjęcie stłuczki, to spokojnie można to wysłać. Wtedy będzie coś na tych zdjęciach widać, oczywiście w dzień, bo w nocy to nawet nie próbujcie, szkoda czasu. Natomiast no, powiedzmy, że zdjęcia są w miarę poprawne, szczególnie te z tylnego aparatu, jak na 2 megapiksele, no wiadomo, szału nie będzie, niczego te zdjęcia nie urywają, ale jakieś tam są. Przedni aparat, no to już w ogóle, no, selfie jakieś tam będzie, poznacie się na zdjęciu, ale nie liczcie na cuda. No jeżeli chodzi o filmowanie, to nawet trochę mnie to zaskoczyło, bo spodziewałem się dramatu, po prostu spodziewałem się tragedii, pokazu klatek. 2 klatek na sekundę, czy czegoś takiego. A tu się okazało, że te filmy nawet choroba są płynne. Oczywiście, no wiadomo, tak, nadal szału nie ma, to nadal jest prosty telefon, nadal mamy niską rozdzielczość i tak dalej. Ale coś na tych filmach widać, a obraz się nie tnie jak w depresji, więc kurczę, no nawet. Ale pamiętajcie, to nie jest telefon multimedialny i ja wcale tych aparatów nie pochwaliłem. Po prostu wspomniałem, że są i to chyba wystarczy. No i z multimediów mamy jeszcze radyjko FM i odtwarzacz i całkiem nawet przyzwoite słuchaweczki dołączone do zestawu. Jest mini jack w telefonie. No i pamiętajmy, że jest też Bluetooth, czyli nawet bezprzewodowe słuchawki z tym telefonem mogą gadać. Całkiem nieźle przedstawia się akumulator tego telefonu. Ma 2000 mAh, co w tak stosunkowo, podkreślam, prostym urządzeniu zapewnia przynajmniej 3 dni pracy, to na takim dużym luzie, pod warunkiem, że korzystamy w pełni ze smartfonowości tego urządzenia, czyli systemu aplikacji, łączymy się z internetem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy tego używali jak zwyczajnego telefonu do gadania i SMS-owania, to i 5 dni pochodzi. No niestety minus jest taki, że bateria trochę długo się ładuje, bo nie ma tu szybkiego ładowania i jednak te 2 godzinki z kawałkiem trzeba odczekać. No a skoro już mowa o łączności, o rozmawianiu, SMS-owaniu, no to SMS-owanie tradycyjne, stukamy w klawiszki, norma. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, mogłoby być trochę lepiej. Dogadam się. My słyszymy, rozmówca nas słyszy, ale ten dźwięk jest taki mało wyszukany, taki lekko dudniący. No mógłby być lepszy, to odbiega jakością od tego, do czego przyzwyczaiły nas smartfony. Chociaż mamy tu Voice over LTE i over Wi-Fi, ale nie ma HD Voice'a. Ten dźwięk taki jest, no mógłby być lepszy, ale zły nie jest. Tylny głośnik, ten zewnętrzny, jest głośny, gra dosyć czysto i nadaje się do prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym i tutaj już absolutnie żadnych najmniejszych zastrzeżeń do niego nie mam. Maxcom MK241 kosztuje pomiędzy 300 a 350 zł, zależy jak tam traficie. Czy warto? No powiem Wam tak, jeżeli macie dobrego smartfona i nie potrzebujecie telefonu tego rodzaju, no to po co Wam? Natomiast jeżeli jakaś siła zewnętrzna zmusza Was, żebyście mieli smartfon, bo musicie mieć maila, internety i w ogóle, no to możecie pomyśleć o takim telefonie, bo będzie działał lepiej niż te najtańsze smartfony, chociaż kosztuje podobnie. Da Wam to, czego nie da Wam smartfon, czyli poręczność, dłuższy czas działania baterii, wytrzymałość, bo na pewno jak upadnie, to mu się nic nie stanie. I takie poczucie prostoty, czyli coś, czego już smartfony niestety nam nie dają. Mogę ten telefon polecić też osobom, które po prostu zmieniają swojego wysłużonego feature phone'a na nowy.
No bo tu już będą po prostu trochę bardziej na czasie, będą mogły korzystać z internetu, jak będą chciały. Więc jest to po prostu kolejny fajny feature phone na rynku, ze wszystkimi zaletami telefonów tej klasy, no i ze sporą częścią ich wad, powiedzmy to wprost. Ale ogólnie konstrukcja zaskoczyła mnie tym, że jest całkiem dobrze zrobiona. I choć z ulgą teraz powracam do smartfonów, to muszę powiedzieć, że ten telefon jest całkiem udany. Jeżeli ktoś się mnie zapyta o dobry telefon z klawiszkami, to powiem mu, że właśnie jest taki Maxcom 241 i to jest chyba najbardziej sensowne rozwiązanie w tej chwili pod względem ceny, możliwości i klawiszkowości. I tym stwierdzeniem żegnam się z Wami, dziękując za oglądanie i zapraszając oczywiście na kolejne filmy. Cześć!